Aniu, jak to się stało, że festiwal Siblogged zawitał na koncert Artyści Przeciw Nienawiści? To, co mnie się bardzo podoba tutaj dzisiaj, o czym trzeba mówić i o tym też mówią artyści, koncert to jest tylko taka wisienka na torcie, taki tort dzisiejszego dnia, a to, co jest bardzo ważne dla wszystkich, to wiedza, która płynie z tego, co tutaj się dzieje, bo wszyscy wiemy, dlaczego ten koncert został powołany, jakie są intencje, jakie jest hasło przewodnie. Nie mogło nas tutaj zabraknąć, dlatego że na Siblogged, poza tym, że integrujemy osoby ze świata mediów i twórców internetowych, dajemy powera, inspirację, też edukujemy i bardzo merytorycznie mówimy o pewnych rzeczach, też trudnych, takimi, jakim jest między innymi hejt. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, organizujemy panele, prelekcje, wykłady po to, żeby koncert był świetnym dzisiaj uwieńczeniem tego, co się dzieje, ale żeby też popłynęła wiedza. Ja pamiętam, byłem na kilku już edycjach festiwalu Siblogged. Tak, i tamte panele dotyczące hejtu się pojawiają za każdym razem, ale widzisz, to nasze społeczeństwo może się edukuje i uczy, to ciągle tej nauki potrzebuje. No, w związku z czym też ten dzisiejszy koncert. Jak te panele, te dyskusje wpływają na tych ludzi, nie wpływają? Jak ty to widzisz? Dzisiaj też jest trochę przełom, bo pamiętajmy, że Siblogged to jest wydarzenie dla twórców internetowych i osób ze świata mediów specjalnie dedykowane, a dzisiaj wpuściliśmy ludzi, normalnych ludzi z różnych środowisk, tak, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami na co dzień, działają w internecie, skoro ten temat ich interesuje, ale niekoniecznie jest to ich główne zajęcie, główna profesja. Tylko po prostu ten temat ich interesuje. Być może hejt dotyka ich też na co dzień, w szkole, na uczelni, w pracy, w jakichś innych okolicznościach. I myślę, że dzisiaj jest ten taki przełom, że właśnie trochę to pójdzie szerzej. Myślę, że twórcy internetowi na Siblogged szerzą ten temat i mówią o tym gdzieś tam na swoich kanałach, blogach, na YouTubie czy na Instagramie, ale dzisiaj też normalni ludzie mogą tego dotknąć, co też jest bardzo ważne. Mamy chociażby salę z sztabem prawników, którzy mogą udzielić porad, można się skonsultować. Czegoś takiego chyba do tej pory nie było i to jest bardzo fajne, że to się dzisiaj dzieje. I czy w związku z tym ta kolejna odsłona festiwalu Siblogged będzie zawierała jakoś jeszcze więcej panelów z tym tematem związanym? Ostatnia edycja to była pasja, social media i hejt. I hejt to był jeden z sztandarowych tematów. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że Siblogged w czerwcu to będzie autentyczność. Ja myślę, że w tą autentyczność zawiera się bardzo wiele tych haseł i na pewno nie pominiemy tego tematu dla nas, jako dla organizatorów Siblogged. Jest to przystanek do naszego wydarzenia, a na pewno finał i mówienie o tym będzie dalej na festiwalu.